Witam, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek Polska, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. No i przybyli do nas wasalowie rodaków. No cóż, nie, że nie pokonać, a jeśli spróbujesz, dam ci bolesną lekcję, poddaj się. Mestom walczył, mają na mnie przewagę liczebną, ale jak domyślacie się, ja się ich nie boję. Ponieważ na otwartym polu, na jakim teraz się spotykamy, rodocy nie mają ze mną szans. Będziemy obserwować ich śmierć z miłością. Z miłością? Jaką miłością? Ja pierdolę. Z wielką prozą gadam. Z wielką radością, a nie żadną miłością. Z radością będziemy obserwować śmierć rodockich psów, którymi wkrótce zawładniemy. Z pomocą tego całego ich filmu, tego wiecie, tego ich całego uzurpatora, który chce przyjąć władzę. No i zobaczymy, rodocy, jak długo będziecie służyć swojemu królowi. Wkrótce będziecie służyć tylko i wyłącznie mi! Zmieniam się w złego człowieka, serio. Zmieniam się w takiego typowego Jokera. Nie JJ Jokera, tylko Jokera, tylko z Batmana. Będę złym człowiekiem zaraz. Będę... pomaluję sobie makijaż i będę złym człowiekiem, o. Będę zabijał ludzi, o. Będę wampirem, o. No jak ktoś kuma, to ma ludzie z tym Jokerem wampirem. Ale dobra. Jeden mój człowiek zginął na ich 43. It's impossible. It's impossible. 200% impossible. To wcale nie jest tak, że zbrojnego mam coś 3 dni. Mi się wszyscy rekruci do zbrojnych szkolą, ale to szczególnie, to wcale tak nie jest, rodocy. Nie przejmujcie się tym, wcale, a wcale. Z moimi pieniędzmi mogę praktycznie posiąść armię 500 ciężkich cediańskich rycerzy, dzięki oprocentowaniu z banku i moim inwestycjom mogę spokojnie ich utrzymać. To, że nie mam takiego limitu niestety, gdyż murale by mi na to nie pozwoliły, ale do szczegółu. Ale to wcale tak nie jest, uwierzcie mi. Strzał w dupcie? Chodźcie do mnie, rodockie ścierwa, chodźcie. Przywitajcie się z wujkiem mieczykiem. Chodźcie. O, już całych 3 mi zabili. 5, przepraszam, 5. Na ich 120, kurde, strasznie mnie ciorają. Tylko niech poczekają, aż wszyscy moi ludzie będą już ciężkimi rycerzami swiańskimi. Wtedy inaczej pogadamy. Mi się wydaje, czy oni już faktycznie pierwszą część bitwy przegrali zupełnie. Bo wtedy nie widzę, żeby koni się pojawiali nawet, jak widzicie. Coś tu wygląda na nich na to, że coś rodakom nie idzie. Coś biednym rodakom nie idzie, a my wkrótce się ich pozbędziemy. Biedni rodacy, oj biedni. My będziemy walać rodakami. Czy pomyłka, nasz ten cały niby szczebel będzie rodakami, a my, jak będą osłabieni, wjedziemy mi prosto w plecy, przechatrzając ich do siebie. Chyba, że to mi się nie opłaci. A jak mi się nie opłaci, to po prostu zniszczymy jakieś inne królestwo. Zobaczymy, jak pójdzie. Bo mi zasłużymy temu gościowi i zobaczymy, może nam coś ciekawego zaoferuje, za co mu tak ładnie służymy grzecznie. No, ja straciłem mi ludzi. 5? 5. I z tego głównie bojówkarzy, rycerzy i zbrojnych. No. Znaczy żadnego przywódcy rycerzy, więc całkiem dobrze. Jakich przywódców rycerzy, bo tych ciężkich rycerzy? Mieli się troszeczkę. Ale cóż. Moje staty minimalne i ich maksymalne, więc zaraz będą gryźli wszyscy ziemię. Łyczek wody. Zajebiście sprawa podczas nagrywania. Żałuję, że nie mam herbaty, ale gdzieś mi się nie chciało zrobić. Cóż. Poziom lenistwa Silverka to 6666666666666. Po 6 brzmi bardziej złowo. I 6 jest moją ulubioną liczbą tak po części, razem z 9. Więc czemu nie 999? Nie mam pojęcia. 6-9, czyli że... A nie lubię 8, więc tego będzie 10 odcinek nie był taki nudny. Bo nie wybrzmi 8. Ha, ha, ha. It's gonna be amazing. This is crazy. Call me maybe, this is crazy, bleh, 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 bleh. Nevermore karaoke party. Wiesz, może nie Nevermore, ale... moje gardło raczej kiepsko zaradziło z tym karaoke party. A co innego śpiewać przez 3 godziny, a co innego jak śpiewało się przedwczoraj podejrzy w 50 przez jakieś 7 godzin. Lepiej nie zapraszać nikogo do domu, lepiej nie. Bo to się potem kończy w sposób taki, że kończymy na 7 godzin, na 7 godzin śpiewaniu karaoke party. Bez komentarza. Zajmijmy się wycinaniem jednak wrogów, a nie karaoke partowaniem. Straciłem całych 0 ludzi. To jest dziwne.
Nawet druk są opadł całkowicie. Za zero, 110 za zero. Nawet zero rannych. Oj, coś wam, brodocy, kiepsko poszła ta runda. Coś takie, my tylko decyzję 3 na 1 chyba, coś wam kiepsko jednak idzie, wiecie? A, zacnie was rozdupczamy, zacnie. No, sam was same biorę. Zobaczycie. Te pickie wyjęcie miecza przez naszą postać zupełnie nierealistyczne, a to szczegół, pomijmy ten fakt. Cieszmy się prędzej śmierciami rodoku. Rodowskie ścierwa. Pokłońcie się mi i dołączcie do mojego buntu. Sami w sobie jesteście nic nie warci. Ale ze mną, jako waszym dowódcą, wasza wartość poskoczy 10-krotnie, więc polecam się. Przybyli wrogowie, o nie, no to już tak się boję, bo takie straty mi dodała ta 40, która nie padła. Ach, te straty. Gdzie w ogóle przybyli? Gdzieś tam! Ha, w środku moich jednostek, to bardzo mądrze. No to... zasny wpierdol, mi lordzie. To w ogóle wygląda. Wszyscy, ja rzucę, tu wyskakuje, tylko zabity, ogłuszony. Zabity, ogłuszony. Nie da się tego ogarnąć ludzkim umysłem. Może się da. Tylko musiałbym bardzo szybko gadać, a to byłoby trochę bez sensu. Byłoby trochę bez sensu, nie byłoby trochę bez sensu. Czyżby już kompletny win? Tak, jeden to uciec, drugi z... drugi... masz odejść wolno. I trzeci nic, dobra. To kradniemy waszych ludzi teraz jako więźniów. Musicie w końcu moje straty mi oddać jakoś w pieniądzach, nie? A jako, że pewnie nie będziecie chcieli tak dosłownie, to sobie po prostu wam zabiorę wasze jednostki jako nagrodę. Ich, o, 12 ciężkich cojańskich rycerzy, to jest to! Lord Castor z Veluki, ty jakiś w ogóle mocny jesteś? Pewnie tak, więc cię dam wyżej może. Chociaż to może nie możesz zginąć, bo wiem, że może cię na sam dół. Zmiana decyzji szybka. No, parę MP to też levelowało w górę. Trochę w płynku tam, żeśmy zabrali z tej bitwy, nie jest źle. To jeszcze cała armia z tych czeka rodoków, ale po co się z nimi bić, oni będą uciekać. Boją się. Jednego silverka. O kurde, mnie goni. Uuu, gonisz mnie, tak? Dobra, dawaj. Dawaj na ring. Usłyszysz moje imię. Dokładnie, spotkałem kogoś takiego, nawet jest przy mnie tutaj, widzicie? Ja mam pewność, czy czekać za uwagę, czy kraj zabezpieczyć sobie szczelność. Mamy to obchodzi. Powiem to tylko raz. Król Krawet, jeśli nie chcesz dać mojego miecza z moim, a do ciebie puścić więźniów. Weź sobie jakichś tych więźniów. Mądra decyzja, teraz na konika i jazda stąd. A, to właśnie z niewoli trochę więźniów. Są oni bardzo wdzięczni, oferują przyłączyć się do swojego działu. A weź się do swojego działu. Zobaczmy, czy jesteś ciekawi. Nie, masz samych nordów, tak? To nikogo od ciebie nie chce, ale przynajmniej uwolniłem. Zaciłeś kasa dzięki mnie. Ciesz się. Kontynuuj. No i co, bo nie wiem, ściuczy więźniów, i co, nie, już ich nie sprzedasz, żeby to kaski było? No, no, no. Chcesz się bić ze mną? Chcesz się bić? No to, a kurde, ktoś się dołączył, tak? Dwóch na jednego, tak? Jak są osobione o całych 8 ludzi, tak? Ja ci dam, mnie dwóch na jednego, czyli właśnie to przypada 3 na jednego, jakby patrzeć na liczebność armii. Mnie, ja ci dam, pół armii, właściwie jak jego pokonam, to już... Nocy po prostu są bez armii. Stoi tam może z 3 lordów, że gdzieś tam sobie krążą. Pod względem ilości właśnie z aktualnych wasali, lordowie mają przesrane. Mają ich bardzo mało, tylko 16, a teraz jest tam praktycznie 5 wytnę z tego króla, który ma armię wartą połowę z nich. Więc musimy to wygrać. A potem wszystkie zamki lordów będą stały już tylko otworem. Nawet nie ich zajmę podczas armii króla. Gdybym mówię tak, porwał króla i go zabił? No nie da się niestety zabić króla, to szkoda. No właśnie czemu nie, no? Problem tylko by był. To jest dużo. A, normalnie napisz jakiś skrypt czy inne ustrojstwo, żeby można było zabijać króli, kurde. I będzie po sprawie. Wyedytuje się grę po cichu, nikt nie zauważy, że jakaś nowa opcja doszła. Całych moich dwóch żołnierzy już zabili, nie? Dobrze. Moich dwóch żołnierzy na ich stół, pewnie strat, nie?
Nie, do 40. Dobrze. Dobrze. Trzeba ich zabijać. Nie możemy tych stat ponosić. O kurde, oni się skrypowali. Badać. Jedność wszyscy. Z wami się bije Sir, zacny Silverek. Wy ze mną szans nie macie. Koni nie macie. Nawet trawiący nie zdacie. Ale ich karam, bo chyba z 20 sobie już w tym bitwie. Bum, stoi. Jest jeden. O kurde! To było dziwne. O jest, ale mnie biją ze wszystko. Padać ode mnie, murzyny brudne. Nie obmacywać, won. Mniej mają kroną zbroję, bo się tylko obmacywać murzyny brudne, no. Gdzie moje główne wojska były? Obieramy? O, 200 mechaszanych jest niedobrze. Coś tu jest nie tak. Po nich samej wszystkie same etapne wojska walczą, no to ja tak obrywamy. Ale zaraz się pozbędziemy hejtarnych wojsk, to przestaniemy obrywać. Tej Wania widzę walczy z tym swoim toporkiem zabójczym. Kurde. Wania berserker. No, strzeliłem w sumie trzech, bo nie mam trochę więcej rannych, więc do kolejnej rundy to nie będzie mogło przejść, ale trzech straciłem tylko ogólnie, jest ci 136. Więc na jednego przypada na całkiem sporo. Tylko tam lekko ponad 30. Ponad 40, przepraszam. Wiecie co, rodacy? Dzięki umiejętnościom Jarka i moim armii raczej nie macie już dużych szans, wiecie? Po prostu podajcie się, naprawdę. Wróżę wam szybką śmierć, jak się podacie. Serio, będzie szybsze, naprawdę, ja nie żartuję, dam nawet 5 tych za to. Się poddaliście. Zabiliśmy jego też na moich własnych oczach. Ty skurczysynie. No, przypadło faktycznie 30 na jednego. Szkoda, że nie 40 na jednego. No ale cóż. Tururururururu. 28 zabiłem, całkiem nieźle. I kolejna runda. Nie myślicie Silverek, ale tracisz twoje najsilniejsze oddziały, wczoraj są o góry. Ale przecież ja jeszcze mam całą brygadę tych całych przywódców. I tak praktycznie chyba ciężkich rycerzy mam jako trzecich dopiero ustawionych, więc aktualnie walczą tylko zbrojni i rycerze, a nie ciężcy rycerze. Jakiś szczególik, więc no... Powiedzmy, że nic takiego szczególnego nie tracę. A zaraz pójdę potem rekrutów od Sfaldian i będą mieli jeszcze większych pierdol w ogóle. Gata. Bądźcie moi wrogowie, mój miecz już na was czeka. By skrócić was o głowy, krwi waszej przelać. O, dostałeś z tyłu, za się tylko 7 demerza, ten 7 demerza. Ach, te 7 demerza, czemu w X-com nie ma takiego bonusa, 7 demerza za uderzenie w plecy? Bo Silverku, bo w X-com jak strzelasz gościa z 5 metrów, to można nie trafić. Jak strzelasz innego w karabinu serią z 5 metrów. Nawet bliżej czasami, z 3 metrów jest na przykład 30% szansa na trafienie. Logika X-com. Logika X-com na poziomie niemożliwym. 30% szansa na trafienie gościa, który stoi pół metra przed wami i macie karabin wyciągnięty po swojego twarz. Serio, teraz tak miałem, że gościu miał karabin dosłownie prosto we przeciwniku. Miał karabin włożony w jego głowę, taki bondgryarz był i nie trafił! Po prostu to jest masakra, jak na tym poziomie niemożliwym, kurwa. To jest niewiarygodne, a nie niemożliwe. To jest w ogóle impossible, tak można nie trafić. Bo to jest poziom impossible no logic, a nie impossible difficulty. Difficulty to jest poziom trudności, ja też tego. Nie, difficulty chyba trudność, a nie poziom trudności. Difficulty level to byłoby poziom trudności. Difficulty jest trudność sama w sobie. Jej, aż mnie wycięli. Zero strat przekrytkowania ranny na 137. Kolejna walka, czy kolejna runda. Co więcej, rynowy mi dajecie, wrogowie. Dziękuję. Każdy punkt się przyda. Nie skłamię. Jeżeli będę mówić więcej wojowników w moim oddziale, to się przyda, naprawdę. Nie jestem pewien, że trzeba mieć renomy, żeby dostać jednego wynika więcej. Ja pamiętam około 30 tutaj jednego wojownika, więc... kiepsko, no ale jak z kolejną bitwę mogę tylko dwóch ludzi na przykład mieć, to jest całkiem spoko. Dwóch ludzi to nie mało. W ogóle jak takie u Jarka w maksymum już to umiejętności wszystkie 33 na 15 poziom, to będzie rzeźnia. Po prostu będzie tam 11 będzie zabity, to będzie tylko ogłuszona. To już jest mega. I tak aktualnie już ma, tylko nie wiem, jakieś 5% osób umiera. Nie ma chyba więcej, jak 10. Może to jest ogłuszone. Chociaż nie, no to nie tak więcej jeszcze. 15% osób umierał, tak. Tak w maksymum wszystko będę ci na maksa, to licznicze, to sądzę, że będzie umierało, nie wiem, może z 3%, 2, 1, ja mówię.
O, w ogóle? Zobaczymy, jak to będzie. To było ciekawe, jak powiedzmy, nie wiem. O, Syberek, walczyłeś 2000 na 300 swoich, straciłeś 200 ludzi, a wszyscy byli tylko ogłuszeni. To był taki epic. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spaniański rycerz, tak? Już koni ich zdjęli, niestety. Jest samolicie wyglądał epicko, patrzcie, jak epicko. 82 do 1, to jest prawie, że to jest ponad 40 na 1, ponad 40 do 1, to nawet kurde, na Polacy byliby z nas dumni. Bo oni wygrali 40 na 1, czyli przegrali 40 na 1, walczyli 40 na 1 dokładniej. Walczyli, nie wygrali, nie przegrali. Czyli przegrali, ale to szczegół. Walczyli 40 na 1, ale walczymy 116, 117 na 1, no spoko. Czyli walczymy tak naprawdę 3 na 1, ale to szczegół. Aktualnie to już nie, bo już pół wojska im wytłukliśmy, więc aktualnie jest pewnie 1 na 1, ale to szczegół. Tururu, ale zwyczaj na jednego naszego martwego przypada ich jakiś... No ponad 40, spokojnie. Nie chcę się wycofać, pogrzało cię, gro? Chcę zobaczyć wynik. O nie, straciłem już chyba z 15 żołnierzy, z większość... Jakiś nie, z 15, z jakichś 300 żołnierzy, z większość ogłoszona. O nie, a wyrusza cię tylko jakieś 400, z tego prawie wszyscy martwi. O nie. O nie. Koniec świata. Dajcie mi rumu, rumu, dajcie mi rumu, rumu, dajcie mi! Tak, i wiadomo, jakiego własny remake tej piosenki. Piosenki, tego utworu, co ja ci chciałem, piosenki zobaczyć. Czy piosenka to jest jako stwierdzenie, że piosenka to jest, musi być koniecznie z wokalem? Nie zobaczę. Nie mam pojęcia. Właśnie tej muzyki. Uczemy zielone kaptury, zielone kaptury. Jakieś podróby czerwonego kapturka we mnie, tak. A my jesteśmy armią czerwonego kapturka. Ja tak właśnie mam czerwony, nie wiem, to jest gropusz? Nie, nie, to... Jak się nazywa, nie pamiętam z diabła. Czerwone coś na głowie, łuk z myszką czerwieni. I jeszcze mieliśmy jednostek ma czerwone te płachty na koniach. Miałem też czerwonego Lodo, czyli z białym orłem na czerwonym tle, o tak. Czyli Lodo Polski. No i tak, dziś walczymy nowe jutro. 106-0. Bo już ich największe oddziały zostały pokonane, więc tylko takie dobijamy takich farmerów, wiecie, farmerów, co mi dali kuszę przypadkowo. Że, oj, przypadkowo dostałeś kuszę, jesteś naszym wojownikiem na pewno, jesteś zacnym wojownikiem. Masz kuszę w rękach. Jezus, ich przewaga już po prostu już dawno po prostu zniknęła, teraz my już tylko dobijamy ich, patrzcie. Kto oddział biegnie tego szarżki kawalerii? 67 ludzi. O, jeszcze jak będę grał Space Medievala, który z wyniku ankiety będzie zaraz po Mountain Blade, a po godniku będzie Skyrim, to ludziska, no, w Medievalu jeden oddział będzie taktyczny jak cała nasza armia, to szczegół. W Medievalu będą piękne rzeczy, tylko wiecie, że mój komputer z tego taka usiągnie, ponieważ w Medievalu ma problemy. Jeśli masz powiedzieć, mam problemy, to w Medievalu może być jeszcze gorzej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jezus Maria, 46-0. To jest normalnie kółko różańcowe, kurde, i takich... Bo co im picie? Potwór takiego zabijają, jeszcze raz zabijają. Tylko ciągle widzę, że zielone teksty. No, zostało 200 wrogów, zobaczymy. I jeszcze pożyją, 14, przepraszam, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Gdzie im są ci wrogowie? A uciekają, a to tak wolno giną. 2, 1 i papa. No, pa. 0. Dziś walczymy o nowe jutro, dokładnie. Śmierć heretykom, wszyscy uciekają nam niestety, ble, tchórze. Tchórzliwy król, ha, ha, ha. Możemy go wyśmiać, ha, ha, ha. Zacnie. Wow, kolejny 20 ciężkich słowiańskich rycerzy. What the fuck? Mam prawie 80 ciężkich słowiańskich rycerzy. Śmierć zajebistością. Ach, tę zasnę na pak zajebistości. Ile? 34 tysiące chyba zostało rozdzielone wśród moich jednostek? What the fuck? Dlatego NPC tak szybko levelują teraz. Dobra, o umiejętnościach mi powiedz. Wiesz co, w siłek leczy i w siłę rzutu. Ponieważ w przyszłości powinnam ci coś rzucania, o ile będę pamiętał. O, ja będę pamiętał właśnie, Artimer.
Ty jesteś od inteligencji, jestem typem od budowania i bylenia zamków. Więc póki co nie jestem się rozwijać, bo za bardzo masz 2 punkty wolne, całkiem dobrze. Się rozwijaj bardziej militarnie. Matylda, nasza zasna wojowniczka. No, ty w siłę, chociaż nie, ty inwestuj troszkę w zręczność. I nie w żadną broń rzucą, tylko w broń dwuręczną i zręczność i... Więcej broń dwuręczną i właściwie co jeszcze masz przyinwestować? Posługiwanie się tarczą jest to niezbędne, zwłaszcza to czy zaś dwuręczną wojowniczką, to może być jazda konna. Jeszcze Jamila ma level up. Morale bardzo wysokie, zacnie, zacnie. Siła, inteligencja może jednak. I rozwijmy jej może przywództwa, jakby kiedyś musiała na wszelki wypadek zostać, wiecie, dowódcą moich wojsk jakieś, to niech ma przywództwo. Miał zostać moim wasalem, ponieważ większość się pracuje w wasali, ile będę mógł. No i będzie się to opłacało, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo właśnie wiesz, że jakimś minusem jeżeli się własnych NPC-ów daje na wasali, a to szczegół. Jeszcze Firenze ma poziom w górę, matko boska, jak się poziomie posypały. Też chcę przynieść. Nie masz, nie możesz przywódcy, masz za małą charyzmę, człowieku, ty. Zainwestuj w charyzmę, masz 6 charyzmy, weź się, człowieku, schowaj. Jak możesz być aż tak mało charyzmatycznym? Nie masz w ogóle charyzmy, jesteś człowieku żałosny. Pewnie jakbyśmy byli maniwali, to pisałoby w twoim opisie, że nawet mała dziewczynka śmiałaby się z twoich rozkazów. Będzie tutaj może handlarz niewolnikami? Bym tak bardzo poprosił, jakby był. No nie za bardzo. Ale jest ten typek hazardista. Who is the hazardista? Who is the fucking hazardista? Aha, czyli od niego można kupić EQ ze swoimi bonusami, tak? Aha, to ja mogę i tak potrzebować trochę EQ sprzedać. Ej, ale może nie wiem, jakieś zboże czy coś. Trochę dziwnie wypada sedanie u niego. Tak niewygodnie trochę. A czy coś u niego w ogóle kupić chce? Nie za bardzo, nie mogę po co z nim gadam. A, ciekawa sprawa. Sprzedam sobie u tawerniarza tych całych tych. Moich niewolników. Dam mu tą setkę, bo mi się to opłaci. Patrzcie, tej kasy. Boom. 17 tysięcy było, jeszcze 20, 21, 22, 22, 400, 23. No, z 17 tysięcy do 23 300, całkiem nieźle. Jakieś jedzenie może dostaniemy od was? O, trochę jak chleba, przyda się bardzo, czy bochenków. Chomkami raczej by ludzie by się nie najedli za bardzo, w takiej ilości jak tylko 80. Tam ponad 200 ludzi. No i cóż, właściwie wracam po wojsku jakieś do Swadii i zaraz znowu będziemy tłukli Rodoków. Oj, Rodocy, Rodocy. Właśnie straciliście pół armii bijąc się z jednym typem, ludzie! Trochę dystansu do siebie, musicie wiedzieć, że nie jesteście tyle potężni, żeby pokonać mnie tak łatwo. Emer mi się wydaje podstawowe jest rodockie, nie wiem, ja potrzebuję nie rodzkich, to potrzebuję wiosek tych. Potrzebuję wiosek Swadianów. Swadian, dokładnie. Więc do Numaru może się udam. O, jestem ciekaw, czy Swadianie chętnie się do mnie przyłączą, czy nie za bardzo. Siema, Numar. O! Żaden, naprawdę? No, potrzebuję swadiańskich ludzi, przyłączcie się do mnie, proszę, grzecznie proszę. O, jeden cały, o kurde, panie. Jeden człowiek się do mnie przyłączył, panie, jak powiem, słuchaj, przypadanie po 15. Gdzie wasz respekt? No, 11, to masz, i tak ma być, synek, i tak ma być. A, to chcę podpisać jakieś traktaty. O, teraz zawarliście pokój, jak ja potrzebuję, żeście mieli wojnę. A, jedźcie w diabła, saranidzi. Kolejne kurde tchórzliwe peksy. Mogliby zniszczyć tych i ten Rodoków i było po sprawie. Ale po co ich dobijać? Potem nie się wzmocnią i potem na moje powrotem i nam jakieś miasto zabiorą. Po co? Wcale nie będą źli, że zabraliśmy im Velukę i ten, Velukę i Jelkal. Wcale nie będą to źli, wcale nie, no po co? A właściwie dlatego całego mojego typa miałem przejąć. O, 1000 reputacji równo zacnie. Miałem przyjąć miasto, czy zamek też wystarczy? Chyba może zamek nie wystarczyć. Ale miasto przejąć teraz przez. Zająć miasto Rodokom będzie ciężko, bo oni się bugują strasznie. Mam dość biegania tych zamków. Masz co ustaje na tych 30 ludzi, no to wziąłem pomysł, bo się bugują, mam dość tego.
Powiem wam, że wtedy, nie, to już dawno temu było. Jak grałem właśnie na tym moim serwisie, tam eksperymentuję z tymi przywódcami, nie? Teraz zauważyłem okazję. Było 130 nordów. I jeszcze mieliśmy w niej wojnę, nie? I tak widzę sobie, jest 130 nordów, tylko na to moment tak wziął tych moich przywódców, to ich pokonał, nie? I co, moi przywódcy biegną, mury biegną, biegną, biegną. I zabijają paru nordów, tak sobie jest to zabili. I nagle się zblokowali w pewnym miejscu. I ludziska przez dosłownie. Po tych zabili 20, zresztą chyba tylko jednego. Tylko nie 3 minuty padli wszyscy praktycznie. Zabijając dwóch nordów. 100 ponad ludzi padło, ludziska. To jest po prostu tak zbugowany system, jak jest tyle jednostek ustawionych. Walki otwarte są spoko. Są zajebiste, jak tyle ludzi jest, ale nie w zamkach. Chociaż na akurat kiepski pomysł jest walka w małych ilościach na małej ilości, ponieważ oni są bardzo mocni w takim wypadku. Ale mi się wydaje, że może spróbujemy. Zobaczymy, jak nam pójdzie w ogóle obieganie Hringot. No może jednak nie, tam jest ponad 400 ludzi plus 100 od tego całego szlachcica. To może zobaczymy, jak nam poszło, gdybyśmy chcieli te drugie odbijać miasto ich. Jak mówię, pół armii rozdzierżyliśmy, więc raczej na zbyt duże wsparcie nie mogą teraz liczyć. Książę Rimusk poległ w ulepszeniu. Z minus iluś tam na minus gdzieś tam jakieś potworne ilości w ogóle z kosmosu. A zajęcie tego byłoby całkiem przydatne tego miasta. Tego całego Jalen. Zobaczmy, 421, tak? To jakiś książę Gul'tan. Spadaj stąd, goście, żeśmy przykładali obrego miasto. Spadaj, rozumiemy się. Da się cię złapać i cię zabić. Nie, uciekniesz do miasta, spoko. Czy do miasta, zamku. Zobaczmy. Jakie tutaj trzeba byłoby. Zapiszmy grę. Żebym nie zapomniał. Przez za moje cięcie. Zobaczymy ogólnie, czy. Ile tu czasu trzeba byłoby, żeby oblegać ich. Przygotuj drabiny. O, drabiny! No to dziska w kolejnym odcinku. Spróbujemy oblegać to miasto. Nie wiem, jak to wyjdzie, zobaczymy. Ale póki co, zaczynam w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję za obejrzenie, ludziska. Ten odcinek waży ponad 4 giga, więc będzie w hół długi. Dziękuję za obejrzenie. Hejo, za zajebioza.